to już trzecia edycja Festiwalu Sztuki Jabłka w Bełchatowie. Od piątku, najbliższego piątku do niedzieli mamy, myślę, że ucztę dla przedstawicieli, osób, które zainteresowane są różnego rodzaju działalnością kulturalną w Bełchatowie. Będzie działo się bardzo wiele, bo tak naprawdę Festiwal Sztuki Jabłka to festiwal, który odnosi się do wielu aspektów życia kulturalnego. Będą koncerty, będą wystawy fotograficzne, będą różnego rodzaju przedsięwzięcia performers, będą spektakle. Będzie działo się naprawdę bardzo, bardzo wiele i co najważniejsze, będzie działo się w różnych miejscach Bełchatowa, zarówno w przestrzeni miejskiej, bo zaczynamy w piątek na placu Narutowicza. Będzie działo się również wiele w instytucjach, w bełchatowskich instytucjach kultury, mówię tutaj o chociażby o bibliotece, w której mamy m.in. Jabłecznik Literacki, mamy Miejskie Centrum Kultury, różnego rodzaju spektakle i wystawy, mamy w końcu Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Do tego różne przedsięwzięcia towarzyszące, bo trzeba wspomnieć o tym, że w Festiwalu Sztuki Jabłka od samego początku uczestniczą nasi bełchatowscy gastronomicy, którzy w swoich restauracjach serwują dania dedykowane, więc dania nawiązujące do chociażby do jabłka. Wszystkich serdecznie zapraszamy. To już trzecia edycja ukazująca pewne więzi tożsamościowe mieszkańców z miastem, mająca budować pewną tradycję naszego miasta, bo trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę jesteśmy w trakcie tej budowy. Dzieje się to wszystko na naszych oczach tu i teraz. Że Bełchatów jako miasto historycznie zaczyna się krystalizować. I takie wydarzenia są naprawdę niezwykle potrzebne ku temu, aby ta wspólnota mogła wchodzić w jakąś większą interakcję. Zapraszam wszystkich serdecznie. Generalnie idea tegorocznej edycji festiwalu będzie oscylować wokół relacji. Stąd też pomysł właśnie tego typu akcje. W ramach programu festiwalowego odbędzie się szereg wystaw organizowanych w Miejskim Centrum Kultury, również Muzeum Regionalnym. Zapraszamy również do performansów, które będą zaproszeniem właśnie dla mieszkańców do wspólnego udziału i do powielania tej idei festiwalu. W ramach festiwalu w programie również warsztaty, spotkania autorskie w bibliotece oraz gwiazda tegorocznego festiwalu, finalista czwartej edycji programu The Voice of Poland, Wojtek Baranowski. Tak jak powiedział wiceprezydent, stawiamy na promocję lokalnych artystów, stąd też dużo koncertów właśnie z ich udziałem. Bełchatowscy muzycy, czyli m.in. Szymon Mikła i Mateusz Wojtasik, wystąpią tutaj lokalnie na naszych scenach w Miejskim Centrum Kultury oraz też na terenie restauracji w mieście.